Laura nie wie, że uczniowie, którym odmówiła wyjazdu, mają już inne plany na weekend. Nastolatka nadal myśli, że wszyscy marzą o tym, żeby ich zaprosiła do swojego domu w górach. Zostało mi jeszcze 3 wolne miejsca na wyjazd. No i chyba nie muszę mówić, że szanse mają tylko najfajniejsi. Laura, mogłaby się już zamknąć z tym ciągłym gadaniem o wyjeździe. Naprawdę żygać mi się już chce. Jesteś po prostu wkurzony, że nie jedziesz. No ale w każdym bądź razie radzę się wszystkim bardzo starać i być dla mnie mega miłym. To może akurat was wybiorę. A właśnie, Laura, ja jednak nie jadę, więc masz 4 wolne miejsca. Co? Jak to nie jedziesz? Ty nie możesz nie jechać. Mogę i nie jadę. Idę na imprezę do Martyny. Martyna, ty robisz jakąś imprezę? Czemu ja nic o tym nie wiem? A musisz wszystko powiedzieć, sorry, ale nie zamierzam cię spowiadać. Jesteś beznadziejna. Wiedziałaś, że robię imprezę. Teraz próbujesz mi zrobić konkurencję. Nie robię ci żadnej konkurencji. Odwaj się ode mnie, okej? Okay? A co do weekendu, to każdy jest zaproszony i każdy może przyjść. Nie robię żadnych castingów. Ej, serio? Laura, to wypisz mnie tej z listy rezerwowej. Ja idę do Martyny. Martyna, ja też mogę przyjść? Jasne. Sorry, nie idę do ciebie. Sobie jakieś jaja robicie! Wolicie jechać do tej lamuski Martyny, niż czy jechać ze mną do domu z basenem? Nikt z tobą tam cały weekend nie wytrzyma, więc co się tak dziwisz? Narka. Beata, idziemy. Ja naprawdę nie robię tej imprezy tylko dlatego, żeby zrobić na złość Laurze. To nie moja wina, że jest chamska i wredna i wszyscy się od niej odwrócili.